Teraz w programie wrócimy jeszcze, proszę Państwa, na chwilę do tego, co działo się z mieszkańcami Poznania w czasie ogłoszenia przez Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego, jak przebiegało aresztowanie, jak wyglądała sytuacja internowanych w więzieniu, ale także jak wyglądała pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. O tym wszystkim będę rozmawiał z internowaną w stanie wojennym, działaczką związkową i Solidarności, wyróżnioną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, a także tytułem zasłużona dla miasta Poznania Barbarą Napieralską, którą bardzo serdecznie witam przy naszym telefonie. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani pół roku spędziła w odosobnieniu. Kiedy, proszę nam opowiedzieć, kiedy, w jakich okolicznościach i dlaczego została w ogóle Pani aresztowana w czasie stanu wojennego? No dlaczego? Dlatego, iż działałam w Solidarności od początku jej istnienia aż do 13 grudnia aktywnie w Teletrze Poznańskiej. I myślę, że to moje internowanie było konsekwencją tej mojej działalności. 13 grudnia jeszcze byłam na wolności, zostałam internowana 14. 13 grudnia, ta niedziela pamiętna, upłynęła nam tutaj na szukaniu po prostu tych, którzy już zostali wzięci, którzy jeszcze są w domu, więc było to jeszcze takie z rozpędu dowiadywanie się, co się dzieje z ludźmi, co się dzieje z ludźmi po prostu, którzy też byli aktywni w Solidarności. Rozumiem. A jak przebiegało samo zatrzymanie? Pamięta Pani te, to się pamięta takie rzeczy? No, oczywiście, że się pamięta, w tym, że moje zatrzymanie było, czy ja dostałam wezwanie na policję. Aha. Tak, bo formalnie jeszcze 14 poszłam do pracy, po powrocie do domu dostałam wezwanie na policję, no i poszłam na to wezwanie i wróciłam po pół roku do domu. Czyli już Panią wtedy od razu zatrzymano? Tak, zostałam od razu zatrzymana, wielogodzinnie mnie przesłuchiwano, namawiano oczywiście do podpisania lojalności, listy oświadczenia lojalności, po odmowie oczywiście wsadzono mnie do celi. Jak Państwo właśnie byli traktowani w więzieniu, jakie były warunki? Dzisiaj to jest inna zupełnie perspektywa, więc nawet czasami trudno sobie to wyobrazić, to wszystko, dlatego o to pytam też. Siedzieliśmy we własnym towarzystwie. Nie siedzieliśmy z innymi więźniami. Wszyscy internowani byli odizolowani w celach. To były takie typowo cele więzienne, czy jakieś takie miejsca tylko przechowywania, przetrzymywania? To było w więzieniu, w areszcie śledczym na Młyńskim. Przez miesiąc, później nawet nie całe, bo 10 na 11 stycznia przewieziono nas do Gołdapi. I to był budynek już niewięzienny. Co działo się wtedy Pani sercu, w Pani głowie? Czy Państwo wiedzieliście w ogóle coś więcej też o swoim losie, o losie przyjaciół, znajomych, o tych, którzy, z którymi współpracowaliście jeszcze przed zatrzymaniem? No ja byłam o tyle lepszej sytuacji, bo jak już wspomniałam, 14 grudnia dostałam dopiero internowana, więc już wiedziałam, że jest stan wojenny. No tak. I że ludzie znikają właśnie bez wieści, zostają zabierani nie wiadomo dokąd, nie wiadomo na ile. Natomiast no trudno powiedzieć, co się czuło. No tak i złość i właściwie taką bezradność wobec tego wszystkiego. Tak, myślę, dziś bardziej złość i taką chęć dalszego działania. Tak, bo dzisiaj z perspektywy jakby wiedzy i historii, tych wszystkich doświadczeń i tego wszystkiego, co się później wydarzyło, łatwiej nam jakoś sobie tak, prawda, to poukładać. Ale wtedy, w momencie, kiedy nie znaliście Państwo odpowiedzi na wiele pytań, no to na pewno nie była sytuacja komfortowa, prawda? No, o komforcie w ogóle nie można mówić, dokładnie. No. Internowanie było w ogóle takim dziwnym tworem, bo ani nie było wiadomo na jak długo, ani no za co. Dekret był bardzo ogólny. W tych dokumentach internowania mieliśmy na przykład, że nie wiem, próba obalenia ustroju siłą, zagrażanie suwerenności Polski. No takie różne rzeczy były wpisywane, że tak kapelusze czasem, bo jeżeli można tak powiedzieć, bo tam można było wszystko podpiąć pod ten dekret. A jak tam Państwo byliście traktowani przez policjantów? Ja nie zastałam żadnych takich szykan ze strony strażników więziennych, czy tam strażników policji. Normalnie droga służbowa, taka, aha, myślę, że jak się odbywa w stosunku do więźniów. Rozumiem. Czy odbywała.
Gdzieś znalazłem informację, że pani też podjęła się protestu głodowego. Czego on dotyczył i dlaczego pani się go podjęła? A, no tak, bo to sytuacja dosyć, bym powiedział, no, zaskakująca. Człowiek trafia do więzienia i jeszcze podejmuje głodówkę. No, jest to w tamtych warunkach jedyna forma właściwie protestu takiego ostrego. No bo dotyczyło to tego, że nasza koleżanka z internowana ze Szczecina otrzymała wiadomość, że o śmierci swojego syna. No i ubecy, którzy ją przesłuchiwali, powiedzieli, że oczywiście oni ją wypuszczą na pogrzeb, ale pod warunkiem, że podpisze oświadczenie o lojalności. No i ona odmówiła. I wtedy jej odmówiono prawa do wyjazdu na pogrzeb. I my w Kołdapi kobiety internowane podjęliśmy głodówkę. Ona oczywiście na ten pogrzeb pojechała w efekcie. Tak, w efekcie i jednak się tak, tak. Także że ta głodówka okazała się skuteczną bronią. Ale łatwe to na pewno nie było. Ale jak mówię, no jedyna forma naszej obrony, naszej wówczas i takiego ostrego nacisku. Pani spędziła za kratami jakieś pół roku, tak? Czy w okolicach pół roku, do lipca następnego roku. I co działo się później? Bo później pani straciła pracę chyba też, tak? Nie, później wróciłam do pracy w teletrze i pracowałam do 1984 roku, kiedy zostałam już ponownie aresztowana. A, właśnie. To już nie było internowanie, tylko aresztowanie i osadzono tutaj w więzieniu na Młyńskiej. I jak długo pani wtedy była internowana? No, od marca do lipca też. I dlaczego? W 1984 roku. Te same zarzuty? Czy w ogóle usłyszała pani zarzuty? No, że działalność podziemną Solidarności, podziemnej, nielegalnej Solidarności. I jak doszło, wyszła pani ze względu na amnestię, jak rozumiem, tak? Wyszłam tak na amnestię, w międzyczasie zwolniono mnie z pracy. O właśnie, o to gdzieś i też i już mówiłaś, powrotu do teletry, do poprzednie miejsce pracy nie miałam. Potem przez wiele miesięcy byłam bez pracy. No, jak pani sobie wtedy radziła, proszę opowiedzieć? Co się wtedy działo? Na pewno wielką pomocą było to, iż pomoc taka przyjacielska, solidarnościowa w zakładach pracy, były zbierane składki. Z tych składek pomagano osobom, które były internowane, aresztowane i bardzo to wtedy też pomagało przetrwać. Taka pomoc była też bardzo potrzebna naszym rodzinom, no bo myśmy byli w więzieniu i wiadomo, sytuacja nam była jasna. Natomiast rodziny pozostały w domach. Nie bardzo wiedziały, co się z nami dzieje. I docieranie różnych naszych przyjaciół do naszych rodzin, do no bycia razem z nimi w tej trudnej sytuacji bardzo pomagało. To wiem z relacji moich rodziców. To, co pani mówi, to dowód na nie tylko tą solidarność nam i później znaną głównie z plakatów, prawda, czy z jakichś migawek telewizji, tylko taką solidarność międzyludzką, tak? No tak. Konkretną, tak, bardzo taką namacalną, tak? Tak, to nie była tylko finansowa, ale też taka psychiczna bardzo duża podpora. A dzisiaj, jak pani patrzy na zdjęcia, to już tak na koniec, jak dzisiaj pani patrzy na zdjęcia filmu Anity Garga z Adama Michnika obciskującego się z Jaruzelskim, to co pani sobie pomyślała, co pani czuła? Nie wiem co, w stanie wojennym za ulotkę, na której było napisane uwolnić Michnika, można było trafić do więzienia. Można było zostać spałowanym, zbitym, wyrzuconym ze szkoły. Takie były wówczas realia. I wówczas Michnik z więzienia napisał słynny list do generała Kiszczaka. Jest pan świnią, panie generale. Okoliczności, w których to powstało, to jeszcze z tym, ale taki list został napisany. I to nas wtedy bardzo tutaj na wolności podnosiło na duchu, że taka walka, taka postawa, to jest godna pochwały. Tak. Kilka lat później Michnik oświadczył, przepraszam, pieprzcie się od generała, bo to jest człowiek honoru. Teraz w miłosnym uścisku z generałem Jaruzelskim. No to jest cały Michnik. Trudno nawet to komentować. To jest tak wstrętne i takie wobec tych ludzi, którzy walczyli, którzy wówczas chowali się porządnie, no to nawet trudno tutaj znaleźć właściwe słowo. Oczywiście każdy ma prawo kochać kogo chce, każdy ma prawo wybaczać każdemu co chce, ale bardzo proszę, żeby nie w naszym imieniu, nie w moim imieniu.
to niech to będzie puenta, a może niech ją będą też słowa, które wczoraj padły podczas uroczystości w Warszawie, które wypowiedział szef Związku Solidarności, pan Piotr Duda. Mówił tak, nie mówmy na tej sali generał, bo on nigdy generałem nie był, był zwykłym zbrodniarzem. Związek Zawodowy Solidarność nieraz się upominał i apelował o odebranie mu szlifów generalskich. Niestety tak się do dzisiaj nie stało, tak mówił Piotr Duda. Bardzo pani dziękuję za znaleziony czas i podzielenie się tymi jakżeż osobistymi wspomnieniami i refleksjami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Dziękuję. Państwa i moim gościem była internowana w stanie wojennym działaczka Solidarności, wyróżniona też krzyżami oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, a także tytułem zasłużona dla miasta Poznania, Barbara Napieralska. Raz jeszcze pani dziękuję.